Cześć, nazywam się Kaja i prowadzę kanał Mercy Medicine. Aktualnie będę zaczynać trzeci rok kierunku lekarskiego i ostatnio na egzaminie z fizjologii trafiło się bardzo ciekawe pytanie. Brzmiało tak. Przyszedł pacjent, którego bolał brzuch. Przeczytał w internecie, że zaleca się na to picie gorzkiej herbaty. Trochę z nią przesadził i wypił 2 litry. Co się stało? I właśnie dzisiaj opowiemy sobie o odwodnieniach i przewodnieniach w gospodarce wodno-elektrolitowej. Zacznijmy sobie od tego, ile wody jest w organizmie. Przyjmujemy tutaj człowieka, który ma około 70 kg. Jest to 60% takiego dorosłego człowieka. Jeżeli chodzi o noworodki, może to być nawet 80%, a im dalej w las, tym gorzej. Coraz mniej tej wody mamy, aż w wieku 65 lat możemy jej mieć nawet tylko 50% całej masy organizmu. Jakąś tą wodę musimy sobie podzielić. Dzielimy podstawowo na wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową. I wygląda to dokładnie tak, jak brzmi. Wewnątrzkomórkowa jest wewnątrz komórek, które budują nasze ciało. Dosłownie wewnątrz malusieńkich komórek. Obojętnie, czy są to komórki, które budują układ przewodu pokarmowego, czy są to komórki, które budują nasze serce, czy kości, czy układ nerwowy. Każda taka komórka ma w sobie wodę. Mniej, trochę więcej, zależy jaki jest rodzaj. Natomiast każda z nich jakąś ma. Jest to woda, która jest po prostu w tych komórkach i ona nie może sobie tak po prostu ruszać się po naszym ciele. Po prostu sobie stoi. Jest to 40% całej masy naszego ciała. Możemy też to rozumieć jako 2/3 całej wody naszego organizmu. No to teraz woda zewnątrzkomórkowa. Tutaj jest już trochę gorzej, bo woda zewnątrzkomórkowa dzieli się na 3 rodzaje. Pierwszy z nich to jest pozanaczyniowa, inaczej nazywana śródmiąższową. To już trochę więcej nam coś mówi. Śródmiąższowa, czyli między miąższem. Najbardziej takim popularnym narządem miąższowym jest chyba wątroba. I właśnie to rozumiemy przez pozanaczyniową. To jest po prostu woda, która jest sobie między tymi komórkami. Jest to również chłonka, która płynie po całym naszym organizmie. To jest 15% całej masy naszego ciała, czyli widzimy, że większość zewnątrzkomórkowej wody. Natomiast zewnątrzkomórkową wodę najlepiej nam się kojarzy z kolejną przestrzenią. Jest to przestrzeń wewnątrznaczyniowa. Wewnątrznaczyniowa, no to co mamy wewnątrz naczyń? Mamy krew i elementy morfotyczne. No i właśnie to jest to osocze. Osocze jest przestrzenią zewnątrzkomórkową, wewnątrznaczyniową. I to jest nasze 5% całego organizmu. Następnie mamy ostatnią już, transkomórkową przestrzeń, tak zwaną przestrzeń trzecią. I są to dokładnie 3 jamy naszego ciała. Jama osierdzia, otrzewnej i opłucnej. Są tu dodatkowo także woda znajdująca się w przewodzie pokarmowym, ale także, co jest ważne na testach, woda znajdująca się w komorach gałki ocznej oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy najlepiej sobie zapamiętać, bo o to lubią się dość często pytać, co to właśnie jest za przestrzeń. A jest to przestrzeń zewnątrzkomórkowa, transkomórkowa. Czyli możemy powiedzieć po prostu zewnątrzkomórkowa, a dokładniej transkomórkowa. To są 2% naszego całego ciała, około 1,5 litra, więc nie za dużo. I tak się właśnie dzieli. Jeżeli mówimy, że jakaś przestrzeń jest wewnątrznaczyniowa, to z automatu jest ona zewnątrzkomórkowa. No dobra, ale jeżeli mówimy o gospodarce wodno-elektrolitowej, to musimy wiedzieć, na czym w ogóle polega przechodzenie danych rzeczy między komórkami. I tutaj mamy osmolalność i także osmozę. To było w liceum, w pierwszej klasie. Natomiast wiem, że niektórzy potem z osmolalnością mają problem, dlatego sobie ją teraz szybko wytłumaczymy. Mamy 2 komórki, które mają tyle samo osmolantów. Osmolantów, czyli jakichś cząsteczek. Mogą to być jony, może to być glukoza, cokolwiek my tam sobie tylko wymyślimy. Po prostu jakieś cząsteczki w roztworze, w rozpuszczalniku, naszej wodzie.
No i są te dwie komóreczki i nasze ciało dąży do harmonii, czyli zawsze chce tak, żeby każda komórka miała idealną osmolalność. Ale powiedzmy, coś się stało, że w lewej komórce pojawiło się więcej osmolantów niż powinno. No i co teraz organizm ma zrobić? Można by powiedzieć, przenieść kuleczki do drugiej komórki. No ale nie może, bo błona, która się znajduje między nimi, nie przepuszcza tak dużych cząsteczek, ale przepuszcza inne cząsteczki. Przepuszcza wodę. I właśnie to się dzieje. Następuje osmoza i woda z prawej komórki przepływa do lewej komórki. Co się dzieje? Osmolalność się wyrównuje. Lewa komórka się powiększy, prawa się zmniejszy, no bo przejdzie woda, natomiast stosunek osmolantów do wody będzie w obu komórkach taki sam. Organizm woli, żeby ta jedna komórka się powiększyła, druga pomniejszyła, niż żeby ta osmolalność była różna w tych komórkach. I jeżeli mamy roztwór, który ma więcej osmolantów niż powinien, to jest hiperosmolalny, a jeżeli ma mniej niż powinien, jest hipoosmolalny. I zasada, którą trzeba zapamiętać, czyli zawsze z hipo do hiper. Zawsze. Nigdy w drugą stronę. Woda idzie tylko z hipo do hiper. Pewna ważna dana? 280 do 295 miliosmolantów na kilogram. Jest to osmolalność naszych płynów ustrojowych, uśredniona, bo wiadomo, różnie jest w różnych częściach organizmu. No i jest to coś, co trzeba wiedzieć. Potem, jak się patrzy na różne badania czy różne opisy, to można z tego wywnioskować właśnie sporo. No i dobra. To dzisiaj mówimy sobie o odwodnieniach i przewodnieniach. I są trzy rodzaje. Tak jak są trzy rodzaje roztworów. Jest hipertoniczne, izotoniczne i hipotoniczne. Odwodnienie. Odwodnienie. Coś zawsze tracimy. Zacznijmy sobie od pierwszego odwodnienia. Odwodnienie hipertoniczne. No to pomyślmy. Hipertoniczne. To znaczy, że będziemy mieć więcej osmolantów w stosunku do wody. Ale coś musimy stracić. Co możemy stracić? Tracimy wodę. Kiedy to się dzieje? No kiedy nasz organizm sobie działa całkowicie, a my nie dostarczamy mu tej wody. Czyli hipodypsja. Kiedy nam się nie chce pić. Taki problem występuje często u osób starszych, ponieważ potem nasz ośrodek pragnienia się lekko psuje i sprawia, że osoby starsze po prostu nie czują tego, że muszą się napić, natomiast organizm bardzo tego potrzebuje. Kolejne to hiperwentylacja. Jeżeli się hiperwentylujemy, no to szybciej ta woda paruje z powietrza, które wydychamy, no i je tracimy po prostu. Moczówka prosta. Moczówka prosta brzmi bardzo prosto i jest bardzo prosta. Na czym polega? Polega na tym, że albo mamy za mało wazopresyny w organizmie, albo wazopresyny mamy dobrze, natomiast nie działa ona odpowiednio na dane receptory. A czym jest ta wazopresyna? Wazopresyna to jest taki hormon, który możemy zrozumieć jako taką gąbkę naszego organizmu. On stoi przy nerkach i kiedy my filtrujemy, kiedy taka nerka filtruje naszą krew, to tworzy strasznie dużo moczu. Jest to 180 litrów wręcz. No ale my nie wysikujemy 180 litrów przecież. No bo nasz organizm wraca sobie jakąś część tej wody. Jak to robi? Właśnie przez wazopresynę. I więc wazopresynę kojarzymy z taką gąbką, która wciąga wodę do naszego organizmu. Jeżeli tej wazopresyny nie ma, albo nie może działać na receptory, to tej wody nie wciąga. Co się dzieje? Zaczynamy ją tracić. Osoby, które mają moczówkę prostą, mogą nawet stracić od 15 do 20 litrów z moczem. Więc jest to naprawdę dużo wizyt w toalecie i jest to ogromny problem, ponieważ bardzo szybko odwadnia się organizm, tracąc jedynie wodę. No bo elektrolity dalej są tak samo. Mamy także diurezę osmotyczną. To jest w przypadku, kiedy na przykład w naszym moczu znajduje się glukoza. Normalnie w moczu fizjologicznym nie ma glukozy. Natomiast kiedy na przykład jest cukrzyca czy jakieś inne problemy z nerkami, może ta glukoza się w tym moczu pojawiać. A za glukozą idzie woda.
Więc jeżeli tracimy glukozę, to tracimy też sporą część wody, która po prostu nie wraca do naszego organizmu już, a normalnie powinna fizjologicznie. I ostatnie, to ogólny taki podpunkt, przewlekłe choroby nerek, wszelkiego rodzaju, tutaj się już nie zagłębiamy, coś jest nie tak z nerką, coś nie tak filtruje, za dużo wody tracimy. No dobra. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie wyjaśnić w tym schemacie, który tutaj jest. Mamy przestrzeń wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową, jak już to sobie powiedzieliśmy. I zewnątrzkomórkowa to jest głównie jaka przestrzeń? Pozanaczyniowa, inaczej śródmiąższowa. To jest 15% całego naszego, całej naszej masy organizmu. Natomiast osocze samo w sobie, bardziej myślane jako krew, bo łatwiej nam jest tak zrozumieć, to jest tylko 5% całego naszego organizmu. Ale łatwiej nam jest zrozumieć to, że zewnątrzkomórkowa to jest na przykład właśnie krew płynąca w naczyniach. Więc w taki sposób jest ta przestrzeń reprezentowana. Nie mówię tutaj o tym, że jeżeli na schemacie będzie się powiększać akurat ta tętnica, to że będzie to tylko powiększenie tętnic. Nie, to jest powiększenie całej przestrzeni zewnątrzkomórkowej, a to jest jedynie jej symbol. Przestrzeń wewnątrzkomórkowa, łatwo, no bo wewnątrz komórek. No dobra, to odwodnienie hipertoniczne. Odwodnienie, musimy coś tracić, hipertoniczne, czyli będziemy mieć za dużo osmolantów. No to pomyślmy. Z komórek ciężko jest stracić wodę, no bo jakby to jest dopiero kolejny moment. Łatwiej nam jest stracić tą wodę z przestrzeni zewnątrzkomórkowej, która właśnie jest na przykład w naczyniach krwionośnych. I co się wtedy dzieje? Kiedy zmniejsza się, kiedy w naczyniu krwionośnym robi się roztwór hipertoniczny, bo zaczyna brakować wody, to zachodzi osmoza z hipo do hiper, czyli z komórek do naczyń, z wewnątrzkomórkowej do zewnątrzkomórkowej. Co to powoduje? Powoduje to, że wewnątrzkomórkowa przestrzeń nam się zmniejszy, natomiast zewnątrzkomórkowa się nam powiększy, bo to będzie nasza kompensacja. Nasz organizm będzie chciał sobie poradzić z tym, że nagle roztwór w naszych naczyniach będzie hipertoniczny. Czy raczej, że nasza przestrzeń zewnątrzkomórkowa będzie hipertoniczna. Więc to zapamiętujemy. W odwodnieniu hipertonicznym wewnątrzkomórkowa zmniejsza się, zewnątrzkomórkowa zwiększa się. Najlepszy przykład, moczówka prosta, kiedy tracimy strasznie, strasznie dużo wody. No dobra, wiemy już, co się dzieje, wiemy, jak organizm chce się skompensować, ale co tak naprawdę możemy my zrobić, jeżeli takie odwodnienie wystąpi? Czyli na przykład, jeżeli taka osoba starsza nie będzie cały dzień pić wody, czy nie będzie się właśnie nawadniać, będzie odwodniona, co należy zrobić? Należy podać płyny, ale muszą to być płyny, które są hipotoniczne, czyli nie mają osmolantów. Co to może być? To może być woda, to może być właśnie gorzka herbata, niesłodzona herbata, bardzo ważne. W już ciężkich przypadkach, takich w szpitalu, po prostu dożylnie podaje się płyny hipotoniczne. Ale na co trzeba bardzo uważać? Na zatrucie wodne. O zatruciu wodnym powiemy sobie przy przewodnieniach, ponieważ możemy przedobrzyć. No to wracamy do naszych dobrych przestrzeni i mamy teraz odwodnienie izotoniczne. Odwodnienie izotoniczne. Tutaj musimy zapamiętać, że jeżeli coś jest izo, czy to odwodnienie, czy przewodnienie, nie zachodzi osmoza. Czyli to nie jest tak, że ta woda przechodzi z jednej przestrzeni do drugiej. Te przestrzenie po prostu się powiększają albo pomniejszają. Nie jest tak, że jest coś hiper albo hipo, ponieważ wszystko jest izo. No dobra, to kiedy takie odwodnienie izotoniczne może być? Może być także w hipodypsji, czyli kiedy nie pijemy. Może być w biegunkach, czy wymiotach. To nam bardzo się kojarzy z tym, kiedy jak byliśmy mali, czy nawet teraz, jeżeli mamy biegunki czy wymioty, to mamy zawsze mówiły, że napij się, bo się odwodnisz. No i właśnie, o to chodziło. Trzeba się napić, bo się odwadniamy. Ale odwadniamy się tracąc i wodę, i elektrolity. Czyli jeżeli napijemy się samej czystej wody,
będzie problem. Dlaczego? Bo dodamy do swojego organizmu wodę. Okej, woda się zrobi dobra, natomiast dalej będzie nam brakować elektrolitów. Dlatego w aptekach sprzedają elektrolity, które właśnie pije się przy biegunkach czy wymiotach, ale równie dobrze można się napić słodkiej herbaty, oczywiście sporej ilości w takim przypadku, żeby się odpowiednio nawodnić, ale nie pijemy czystej wody. I także takie odwodnienie występuje w krwotokach, czyli jeżeli, zróbmy sobie już tak obrazowo, pęknie nam tętnica, wyleje się 2 litry krwi, no to nie wylewa się samo osocze, wylewa się razem z elementami morfotycznymi oraz z kolejnymi jonami, innymi cząsteczkami itd. Tracimy i wodę, i elektrolity. Więc skoro tracimy i to, no to zaczyna nam brakować wszystkiego. Więc mamy odwodnienie izotoniczne. No dobra, ale w takim razie co robi organizm? No skoro się odwadniamy i zaczyna nam brakować wody razem z elektrolitami, to pomniejszy nam się jedynie przestrzeń zewnątrzkomórkowa. Wewnątrzkomórkowa jest stała. Ją ciężko jest ruszyć. Ona się rusza tylko jeżeli zachodzi właśnie osmoza. A w izotonicznych rzeczach osmoza nie zachodzi. Więc mniejsza nam się tylko to, co da się, czyli zewnątrzkomórkowa. Wewnątrzkomórkowa się nie zmienia. I teraz ostatnie odwodnienie. Odwodnienie hipotoniczne. Co to znaczy? Że tracimy elektrolity. Woda jest w porządku, natomiast coś się dzieje takiego, że zaczyna nam brakować tych jonów na przykład. I co to może być? To mogą być biegunki. No i możemy sobie zrobić z odwodnienia izotonicznego odwodnienie hipotoniczne. Dlaczego? No bo jeżeli powiedzmy mamy biegunki i właśnie to, co mówiliśmy sobie wcześniej, będziemy pić zwykłą wodę, która nie będzie miała zbytnio elektrolitów, no to woda nam się uzupełni, natomiast dalej będzie brakować nam elektrolitów. Zrobi się odwodnienie hipotoniczne, co nie jest dobre i trzeba temu też uważać. Mamy także wymioty, ta sama zasada. Nadmiar leków moczopędnych jak najbardziej, upośledzenie wchłaniania sodu, no bo jeżeli jakiś sód się dostał do tego moczu i nasze nereczki nie wciągnęły go z powrotem, no to go tracimy, to tracimy elektrolity i jest problem. Oraz w gorączce. To też jest bardzo częsty przypadek. No i co tutaj się dzieje? No tracimy elektrolity, czyli w zewnątrzkomórkowej przestrzeni, jaki teraz będzie roztwór? Hiperizo czy hipo? No będzie hipo, bo tracimy elektrolity, mamy za dużo wody. A co się dzieje? Z hipo idzie do hiper, czyli woda przejdzie nam z zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Co to powoduje? Powoduje to, że zewnątrzkomórkowa się zmniejszy, a wewnątrzkomórkowa się powiększy. I to powoduje obrzęki, szczególnie obrzęk mózgu. Więc jest to bardzo niebezpieczne, trzeba na to uważać. Oczywiście musi już być naprawdę źle, żeby ten obrzęk mózgu się pojawił, natomiast z tym najlepiej to zapamiętać. Czyli jeżeli ktoś ma biegunkę, ma odwodnienie izotoniczne, napije się czystej wody zamiast wody z elektrolitami, będzie miał dalej mało elektrolitów, to może mu się zrobić obrzęk mózgu i może zapaść w śpiączkę. Taki prosty szlak do zapamiętania, jak to się właśnie dzieje. No to teraz przejdźmy sobie do przewodnień. Przewodnienia, czyli coś dodajemy, czegoś mamy za dużo. No dobra, przewodnienie hipertoniczne. Hipertoniczne, czyli musimy mieć za dużo osmolantów. No dobra, to skoro mamy za dużo osmolantów, to gdzie one są? One są w przestrzeni zewnątrzkomórkowej w takim razie. Kiedy to się może pojawić? To nie pojawia się tak na co dzień. Mamy to wtedy, kiedy mamy nadmierną podaż płynów hiper- lub izoosmotycznych, roztworów osmolalnych, roztworów chlorku sodu, ale podajemy to osobom z upośledzoną czynnością nerek. Czyli jeżeli zostanie podane zbyt dużo hiperosmolalnego roztworu chlorku sodu osobie zdrowej, to ona jest w stanie sobie z tym poradzić. Jest w stanie organizm sobie skompensować tak, żeby nic się nie wydarzyło.
Natomiast jeżeli osoba ma uszkodzoną czynność nerek, to ma problem właśnie z tą gospodarką wodno-elektrolitową. Ona sobie nie poradzi, więc pojawi się przewodnienie hipertoniczne. Będzie zbyt dużo osmolantów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Jaki to będzie roztwór? Hiper. A pamiętamy, z hipo przechodzi do hiper. Czyli nasze komórki się zmniejszą, a przestrzeń zewnątrzkomórkowa się zwiększy. Przewodnienie izotoniczne. Izotoniczne znowu. Izo, czyli nie ma strzałeczek. Nie przechodzi ta woda z czegoś do czegoś. Przewodnienie izo, czyli mamy za dużo i wody, i elektrolitów. Można by powiedzieć, ktoś się napił za dużo słodkiej herbaty. Ale to tak nie działa, ponieważ najczęściej to się pojawia przy niewydolności serca, nerek czy wątroby. Jak się napijemy za dużo słodkiej herbaty, no to raczej może nam skoczyć cukier, niż to, że coś faktycznie nam się zrobi przewodnienie izotoniczne. Takie coś jest u osób, które mają właśnie problemy już same w organizmie z tą właśnie niewydolnością. Co tu się dzieje? No dobra, mamy za dużo wody i za dużo elektrolitów. No to skoro mamy za dużo wody i za dużo elektrolitów, to musi nam się powiększyć przestrzeń zewnątrzkomórkowa. A że osmoza nie zachodzi, to nie zachodzi ona z zewnątrz do wewnątrz. Więc wewnątrzkomórkowa zostaje bez ruszenia. Nie zmienia się nam po prostu. I tyle. Organizm tak sobie z tym radzi. I ostatnie przewodnienie. Przewodnienie hipotoniczne. Hipo, czyli mamy za mało osmolantów, a przewodnienie, czyli czegoś musiało być za dużo, no to musiało być za dużo wody w takim razie. No i kiedy ono się pojawia? Pojawia się w moim ulubionym zespole siat. Zespół siat to zespół złego wydzielania wazopresyny. Polega na tym, że po prostu mamy za dużo tej wazopresyny w naszym organizmie, a pamiętamy, wazopresyna to jest taka nasza gąbka. No i jeżeli ta gąbka bierze za dużo wody, wsiąka za dużo wody, wraca do naszego organizmu, no to zaczyna się być problem, no bo mamy za dużo wody. Pojawia się to na przykład niewydolności serca, niedoczynności tarczycy czy nowotworach. I to jest bardzo charakterystyczne do tego, że wtedy są obrzęki, po prostu. Oraz w polidypsji psychogennej, czyli tak jak mówiłam, wcześniejsze przewodnienia raczej nie były spowodowane wypiciem zbyt dużej ilości czegoś, natomiast tutaj już może być, ponieważ polidypsja psychogenna polega na tym, że osobie cały czas chce się pić. Mimo tego, że organizm jest w jak najlepszej formie, jest nawodniony, nie potrzebuje nic więcej aktualnie, to ta osoba będzie i tak cały czas pić. I cały czas będzie miała uczucie pragnienia. Właśnie związane z tym, że ośrodek pragnienia będzie coś miał tam zepsutego. No dobra, no i co tutaj się w takim razie dzieje? Po pierwsze, nasza reprezentacja zewnątrzkomórkowej musi się trochę zmienić na wątrobę. Pamiętamy, jaka przestrzeń była w wątrobie? Też zewnątrzkomórkowa, ale pozanaczyniowa, inaczej śródmiąższowa. Tutaj skupiamy się na niej głównie. Jasne, jest to dalej zewnątrzkomórkowa i można by tak naprawdę wątrobą przedstawiać cały czas to wszystko. Natomiast tutaj jest ważne, że konkretnie ta przestrzeń, nie przestrzeń wewnątrznaczyniowa czy transkomórkowa się zmienia, tylko właśnie pozakomórkowa. No dobra, no i co się dzieje, kiedy pijemy za dużo wody? No to mamy za dużo wody, to nam się powiększy taka na przykład właśnie wątroba. No bo się powiększy przestrzeń właśnie ta pozanaczyniowa. I co teraz? No to skoro ona będzie powiększona, będzie tam dużo wody, to tam będzie hipotonicznie, a organizm nie lubi. Więc co się stanie? Woda przejdzie z zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej. I komórki też się powiększą. I właśnie stąd są wszelkie obrzęki, czy to narządów, no bo śródmiąższowa przestrzeń, tak? Czy po prostu komórek w organizmie. I to jest właśnie to zatrucie wody, o którym mówiliśmy przy odwodnieniu hipertonicznym, czyli wtedy, kiedy mieliśmy za mało wody.
Jeżeli będziemy podawać wtedy właśnie wodę, która będzie hipotoniczna, albo niesłodzoną herbatę, tak, czyli coś, co sprawi, że tej wody dostaniemy bez elektrolitów, no to zacznie nam się, te przestrzenie zaczną się nam dobrze układać, zaczną być izotoniczne, natomiast komórki będą mieć dalej hiperosmotyczny roztwór, ponieważ one potrzebują trochę więcej czasu, żeby się wyrównać. No i to może być to niebezpieczne zatrucie wodą. I to już wszystko, jeżeli chodzi o przewodnienia i odwodnienia w gospodarce wodno-elektrolitowej. Mam nadzieję, że trochę bardziej teraz rozumiecie temat, już wiecie skąd ta woda przechodzi, gdzie, która przestrzeń, gdzie się zwiększa. Najlepiej to sobie rozrysować na spokojnie i zrozumieć, co się dzieje. Najważniejsza jest osmoza. Jeżeli macie inne zagadnienia, które spędzają Wam sens powiek i nie potraficie ich zrozumieć, to bardzo zachęcam Was do komentowania i podzielenia się tymi zagadnieniami. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na mojego Instagrama, na którym pojawiają się krótkie posty na różne tematy. Mogą to być bardziej jak działa serce, jak rozpoznać żółtaczki, czy dlaczego nam się chce pić, czyli o ośrodku pragnienia, ale także bardziej takie jednostkowe, na przykład galaktozemia, dlaczego jest niebezpieczna dla noworodków, albo na przykład z czym się wiąże mononukleoza. Zapraszam też bardzo serdecznie do zakładki relacji, które już były z Med Przeżycia. Opisuję tam przypadki, które spotykam, czy to na praktykach, czy to na wolontariacie w szpitalu. Głównie są to na razie noworodki, ponieważ na takich oddziałach udzielam wolontariatu, ale kiedy zaczną się teraz kliniki, będą się pojawiać jeszcze dorosłe przypadki dodatkowo. No dobra, a teraz odpowiedź na naszą zagadkę. Co się stanie, kiedy wypijemy 2 litry gorzkiej herbaty? Możesz teraz zapauzować film, chwilę się zastanowić, które z tych 6, które sobie omówiliśmy, rzeczy się stanie. Dobra, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, mała podpowiedź obrazkowa. Może teraz pamiętacie, co się działo, gdzie się zwiększała i przestrzeń zewnątrzkomórkowa i wewnątrzkomórkowa. Jak Dora poznaje świat po prostu. Było to przewodnienie hipotoniczne, czyli można powiedzieć, że ten pan pijąc 2 litry gorzkiej herbaty na bolący brzuch, wręcz poszedł w polidypsję psychogenną, można powiedzieć, bo po prostu wypił tyle wody, ile organizm wcale nie potrzebował, a w sumie nie chciało mu się pić, tylko pił, bo myślał, że będzie mu lepiej, no i takim pięknym sposobem zatruł się wodą. Jak na to poradzić? No trzeba jechać do szpitala, bo muszą zostać podane odpowiednie płyny dożylnie już. Więc ja Was bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale.